wielodzietnej rodziny pomorskiej. Urodził się we wsi Zdroje w powiecie świeckim. Rodzina utrzymywała się z pracy na niewielkim gospodarstwie. Dla Józefa największym przeżyciem z okresu młodości było wkroczenie Wojska Polskiego na Pomorze w styczniu i w lutym 1920 roku. Pracował przy budowie elektrowni w Grudku. Jego marzeniem była jednak praca nauczycielska. Ukończył roczny kurs dla nauczycieli pomocniczych w Świeciu, po czym uczył się dalej, uzyskując kwalifikację stałego nauczyciela publicznych szkół powszechnych. Pracował jako nauczyciel i kierownik w szkołach w Sławutówku, w Domatowie, Leśniewie, Żarnowcu i Gowidlinie. Z okresu kierowania szkołą w Żarnowcu zachował się wzruszający, uroczysty akt z okazji uroczystych obchodów dziesięciolecia niepodległości, który Józef Dąbek wraz ze swoimi uczniami przygotował i zakopał pod lipą pomnikiem. Działał w Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Towarzystwie Czytelni Ludowych, zakładał wiejskie punkty biblioteczne i drużyny Sokoła. Pracował na rzecz umacniania polskości Pomorza w Lidze Morskiej i Kolonialnej oraz w Pomorskim Związku Zachodnim, którego działacze byli później bezwzględnie prześladowani zarówno przez Niemców podczas wojny, jak i po wojnie przez komunistów. W latach 1930-35 nasiliły się niemieckie afery wywiadowcze na Pomorzu. Strona polska nie mogła pozostać bez odpowiedzi na poczynania Niemców. Szef sieci dywersji pozafrontowej na Gdańsk, Ludwik Muzyczka, zwiększył liczbę kandydatów do tej tajnej organizacji. Józef Dąbek przeszedł szkolenie, ukończył kilka zakonspirowanych kursów dla członków dywersji pozafrontowej. Był szefem dywersji w rejonie kościerskim. Przygotowywał kadrę do działalności konspiracyjnej na wypadek zajęcia Pomorza przez Niemców. 1 września 1939 roku poinformował uczniów o zawieszeniu zajęć szkolnych i zapowiedział szybki powrót. Następnie ukrył akta szkolne i wyjechał na front. Jego żona Anna rozgłosiła, że mąż zaginął w czasie działań wojennych i zdobyła od władz niemieckich odpowiednie zaświadczenie, że jest w domu. Tymczasem Józef Dąbek na bazie sieci dywersji pozafrontowej powołał do życia 24 grudnia 1939 roku tajną organizację wojskową Gryf Kaszubski, która działalność na szeroką skalę rozpoczęła w maju 1940 roku. Dąbek został dowódcą Gryfa Kaszubskiego, a jego najbliższymi współpracownikami byli Klemens Bron, Bronisław Brunka oraz Józef i Jan Gierszewscy. W warunkach ekstremalnie trudnych powstają na Pomorzu struktury konspiracji niepodległościowej. Tworzą je Kaszubi, Kociewiacy, inni Pomorzanie, polscy patrioci, dla których wcielenie Pomorza do Rzeszy nie było końcem walk. Konspiracja pomorska przybrała inne formy niż w Generalnym Gubernatorstwie czy na Wileńszczyźnie, gdzie formowano partyzanckie oddziały polowe. Pomorze formalnie było częścią Rzeszy. Zmuszano tu ludzi do podpisywania folclisty, co często było warunkiem przeżycia. A młodych Pomorzan wysyłano na front w mundurze niemieckim, skąd często dezerterowali, choć były to niebezpieczne i groziło drastycznymi represjami wobec najbliższych. Konspiracja pomorska miała za zadanie zachowanie ducha oporu Pomorzan i udzielanie wszelkiej pomocy tym wszystkim, którzy nie czekali biernie na rozstrzygnięcie wojny. Ludziom poszukiwanym przez Niemców za działalność na rzecz państwa polskiego, dezerterom z Wehrmachtu, wywiadowcom pracującym na rzecz aliantów. Dąbek wciągnął do pracy w organizacji wybitnego pomorskiego kapłana, księdza Józefa Wrycze, który ukrywał się przed Niemcami i założył własną organizację Koral. Gryf Kaszubski szybko się rozrasta. 6 lipca 1941 roku na spotkaniu w Czarnej Dąbrowie zostaje przekształcony w TOW. Gryf Pomorski, deklarując pełne podporządkowanie legalnemu rządowi Rzeczypospolitej. Ksiądz Wrycza został pierwszym prezesem, a Józef Dąbek drugim prezesem Rady Naczelnej oraz kierownikiem Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnym za bieżącą działalność konspiracyjną. Od 1943 roku był samodzielnie prezesem Rady Naczelnej.
Poszerzył działalność, wydając konspiracyjny biuletyn Wryw Pomorski, do którego zresztą sam dużo pisał. Biuletyn zawierał odezwy do Pomorzan podtrzymujące ducha oporu. Dambek osobiście uczestniczył w zbieraniu informacji dotyczących przemysłu zbrojeniowego oraz rakiet V1 i V2. Zostały te informacje przesłane na Zachód. W 1942 roku uczestniczył w rozmowach kierownictwa Gryfa Pomorskiego z przedstawicielami Okręgu Pomorskiego AK. Miały one doprowadzić do ulokowania Gryfa Pomorskiego w strukturach podziemnego państwa polskiego, lecz zostały przerwane z powodu wielkiej wsypy w Okręgu Pomorskim AK. Kiedy w lutym 1944 roku doszło do aresztowań pomorskich konspiratorów w Tczewie, Gestapo wpada na trop Józefa Dambka. Postanawia go aresztować. 4 marca we wsi Sikorzyno w powiecie kartuskim. Do tego zadania użyto konfidenta Jana Kaszubowskiego, Welhansa Kastnera. Wieczorem 4 marca w Sikorzynie Józef Dambek ginie w zasadzce podczas próby ucieczki, zastrzelony przez Kaszubowskiego. Jego ciało pokazywano na dziedzińcu gdańskiego gestapo osadzonym tam członkom Gryfa Pomorskiego, by złamać ich ducha. Miejsce pochówku Józefa Dambka nie jest znane.